Siemano, cześć, witajcie ludzie bardzo serdecznie. Ja jestem Candy, zapraszam was na krótki filmik, w którym to opowiem co nieco o konkursie, który to właśnie wystartował na Facebooku. Pokażę wam, co jest do wygrania, powiem, co zrobić, by wziąć w nim udział. Jakoś was zmotywuję i 15 kwietnia wyłonimy sobie zwycięzcę. Ale zanim przejdziemy do sedna, chciałem was tylko zapytać, czy nie zauważyliście jakichś takich małych, delikatnych anomalii występujących na mojej pięknej, fioletowej ścianie? Jeśli tak, to okej, może zostawmy to już i posprzątajmy, chłopaki, wyłączcie to, o dokładnie, dajcie jakieś fajne tło. No może być, aczkolwiek ja bym go zmienił, to lepsze dajcie, nie ten przycisk! Chłopaki, co wy robicie? Naprawdę nie ten, ten drugi obok. Nie ten, ten największy, który tam macie. O, można, można, ja się pytam. Pięknie. No, teraz można pracować. Słuchajcie. Już koniec tej zabawy, musiałem po prostu sprawdzić, czy to wszystko działa i widocznie działa. Przejdźmy do sedna. Mam trzy fajne kubki i jeszcze jeden gift, taki dodatkowy dla tego, kto zwycięży najbardziej, ten kto będzie pierwszy, zupełnie pierwszy. Powietrze. Trzy kubki dotarły dzisiaj, więc musiałem nagrać dzisiaj. Jest tak. Dwa, to znaczy wszystkie trzy z przodu mają dokładnie to samo, mają mnie. Klasycznie, tak? Dwa mają z tyłu dla ziomeczka Candy, a jeden ma dla fana też Candy. Czekajcie, tak żebyście wszystko ładnie widzieli. No i słuchajcie, ten kto będzie miał najwięcej, zaraz powiem czego w ogóle, to przejdźmy może najpierw do tego, do tej kwestii. Otóż, żeby wziąć udział w konkursie, to trzeba udostępnić post, który jest na Facebooku. Ten post konkursowy, wiecie, macie na pewno odsyłacz albo w opisie, albo po prostu ten post jest przypięty na moim fanpage'u u samej góry. Ten post trzeba udostępnić na swojej tablicy. Wszystkie udostępnienia są pokazywane, więc to znaczy dla mnie w sumie, tak? Więc ja będę widział, kto udostępnił. I potem w tym poście, albo u mnie, napisać w tym poście po prostu na mojej tablicy konkurs Candy. Napiszecie to. Tą swoją kwestię. Konkurs Candy, napiszcie nam po prostu, wbicie. W ogóle jeszcze też cała instrukcja będzie tam oczywiście w tym poście, ale piszecie konkurs Candy, swój komentarz i ta osoba, która będzie miała najwięcej lajków pod swoim komentarzem, no wiecie, od swoich znajomych czy od kogoś, ta osoba wygrywa i zwyciężają trzy osoby, tak? Trzy pierwsze osoby dostają kubki, a reszta no niestety, ale nic. Po prostu... trudno. Trzy pierwsze osoby, które będą miały najwięcej lajków, dostają kubki. Jeszcze jest kwestia ta, że ta osoba, która będzie miała najwięcej, dostanie coś takiego jak jedną sztukę smyczy, którą właśnie sobie na próbę zamówiłem. Całkiem fajnie wyszła. Właśnie chciałem sprawdzić, jak wyjdzie. Wyszła naprawdę fajnie, co tutaj jest od tej strony. Candy on YouTube, Candy on Facebook i napisz na xcandy.mail@gmail.com. Także to dołączam do pierwszego kubka dla osoby, która zwycięży. No i jeszcze dodatkowo pierwsza osoba, która będzie miała, no tak, najwięcej tych lajków pod swoim komentarzem, będzie mogła wybrać, czy chce ten kubek dla ziomeczka, czy dla fana. No i potem będę pytał drugiej osoby, no a trzecia dostanie ten kubek, który został. No i w sumie chyba to tyle z tego konkursu. Bardzo proste, przejrzyste zasady, więc bardzo was zachęcam do tego, do wzięcia udziału. No i teraz w sumie to tyle. Trzymajcie się gorąco. Cześć!